tych czynników. Tak. Tą czwartą niedzielą kończy się okres Adwentu, czas oczekiwania na Zbawiciela. Ten czas mogłem przeżyć na spotkaniu z kapłanami, z duchowieństwem, z siostrami zakonnymi, odwiedzając ich w poszczególnych dekanatach, a także odwiedzając ośrodki, które prowadzi nasz Caritas, prowadzą bracia Albertyni, prowadzą siostry Albertynki. I cieszę się, że mogliśmy tym najbardziej może potrzebującym takiego serca, miłości okazać okruszynkę dobroci poprzez organizowanie dla nich spotkania wigilijnego, podczas którego dzieliliśmy się z nimi opłatkiem i mogliśmy razem z nimi także spożyć wieczerzę wigilijną, życząc im, by także do nich przyszedł Chrystus, napełnił ich serca miłością i dobrocią. I pragnę podziękować tym wszystkim w sposób szczególny braciom Albertynom, siostrom, dyrektorowi naszego Caritasu, księdzu Wiesławowi, za to, że opiekują się tymi najbardziej potrzebującymi, a także siostrom za prowadzenie świetlic dla dzieci biedniejszych, dla tych, którzy potrzebują ich troski. Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj też było takie spotkanie wigilijne z mieszkańcami Domu Miłosierdzia Świętego Zygmuntego Rozdowskiego i biednymi z całego miasta. Tak, oprócz takich ośrodków mamy jeszcze Dom Samotnej Starości, tak można powiedzieć, Spokojnej Starości, i w którym także znajdują schronienie najbardziej potrzebujący mieszkańcy Lwowa czy naszej archidiecezji. Była to taka pierwsza dla nich wigilia w nowym środowisku, w nowym domu i widziałem, że wszyscy, którzy przybyli razem z siostrą Grażyną, z siostrami Albertynkami, a także mieszkańcami tego Domu Miłosierdzia i siostry Józefitki, które prowadzą. Był to także piękny wieczór wigilijny, w którym przeżyliśmy radość z Bożego Narodzenia.